Czas zająć się teraz kolejnym zagadnieniem, mianowicie własnymi stronami błędów. Jak już zauważyłeś, jeżeli zrobisz jakikolwiek błąd w adresie, bądź mm, strona będzie źle napisana, no to najczęściej w przeglądarce zobaczysz mało czytelny, mało jasny błąd o tym, że coś jest nie tak. Dobrą praktyką jest tworzenie własnych stron błędów i oczywiście flask tutaj również nam pomaga. Dlatego, że mamy dekorator, który nazywa się App Error Handler i przechwytuje on błędy, które w przeglądarce występują. Najczęściej są to błędy 404 i 500. My teraz zrobimy sobie taką obsługę błędów. Wrócimy się do pliku Hello, w którym już mamy dwie funkcje i dopiszemy sobie kolejne. Z tym, że teraz skorzystamy z App, następnie Error. Handler i podajemy co przechwycamy. Czyli tak jak mówiłem 404 to będzie nasz pierwszy błąd i robimy do niego funkcję. nazwijmy ją tradycyjnie, czyli page not found. Czyli nie znaleziono strony. Tutaj litera E musimy jako error mieć obsługę włączoną. Błąd będziemy wykazywać. Natomiast return wypisujemy... Oczywiście, render template. Stworzymy sobie taki template za chwilę 404.html i po przecinku pamiętaj, że należy podać jeszcze numer błędu, czyli tak jak mówiłem, 404. Tak jak wspomniałem już na początku, obsłużymy sobie drugi błąd, będzie to błąd 500 i tym razem nazwiemy sobie funkcję internal server error czyli błąd wewnętrzny serwera strona 500 html i numer błędu 500 ok, przygotowane mamy więc jak widzisz już jesteśmy gotowi do wyprodukowania kolejnych elementów czyli właśnie takich stron 404 i 500 i teraz możemy sobie stworzyć nowe templaty będzie to plik 404 html oraz plik 500 a jak wspomniałem, możesz z usunąć już wszystko, bo będziemy extendować, czyli obsługiwać nasz istniejący base. Robimy to tak samo jak poprzednim razem, czyli wklejamy w oba pliki Extends. Teraz dopisujemy resztę, czyli blok o nazwie Title. Nie znaleziono strony i w tym samym miejscu możemy zakończyć blok następnie ustawimy sobie content w którym zrobimy diva posiadającego klasę page-header czyli właściwie wszystko to samo co było z poprzednim wyświetleniem imienia z tym, że napiszemy tutaj na przykład h2 nie znaleziono strony Oczywiście, tutaj komentarz, jak najbardziej, możemy dodać dużo większy, informacje dotyczące tego, co się tutaj y, dzieje. No i tradycyjnie już pewnie się orientujesz end blok na końcu. OK? W tym właściwie już momencie mamy przygotowaną stronę 404, czyli w momencie, kiedy nastąpi błąd i takiej strony nie będzie, to bootstrap oraz flask powinny obsłużyć na serwerze takie zapytanie i odpowiedzieć, właśnie. Za pomocą headera drugiego nie znaleziono strony. To samo oczywiście możemy zrobić dla błędu 500. Najbardziej prawidłową techniką, którą powinniśmy zrobić, jest w nasz pliku user wyrzucenie stałych elementów, czyli tak naprawdę usunięcie tych wszystkich nawbarów, które tutaj mamy, zostawienie tak naprawdę tylko. Tego elementu, czyli kontentu, bo on tak naprawdę jest tu odpowiedzialny za wyświetlenie naszej strony. A resztę powinniśmy po prostu wziąć i przesunąć do pliku Base, czyli tutaj, tak, żeby wszystkie nasze strony już wyglądały w odpowiedni sposób. Roboczo możemy go wkleić tu, żeby niczego nie popsuć. I tak jak widzisz, mamy blackbody i endblock, jego zostawiamy, a tutaj tą górę musimy nieco zmienić, czyli block title również możemy wstawić i blok navbar, który powinien się znaleźć w sumie w body, możemy stąd wziąć w całości, wykasować tu i przerzucić w sekcję body. I później mamy content, który powinien się nam wyświetlać w odpowiednim momencie, czyli możemy go zrobić już tu blok content. Od razu dodamy mu tutaj div container i wewnątrz możemy ustawić nasz page content oczywiście już od razu end block w tak przerobionym pliku base będziemy mogli zawrzeć większość elementów stałych na naszej stronie brakuje to oczywiście jeszcze footera ale nie jest to jakoś na razie potrzebne i w tym momencie już tak naprawdę Możemy również uprościć nasz user, który mamy przygotowany. I dzięki temu, że w naszym Base HTML, w naszym divie już mamy container, czyli mamy informację, że w bloku będzie na pewno container, to możesz na przykład z user.html taki container po prostu usunąć. Jest on tutaj już zbędny, a reszta oczywiście bez zmian, tak jak być powinna. Więc możemy na przykład uprościć nasz ostatni blok do takiej, Treści. Oczywiście reszta już nasz Base tutaj przewinął, czyli ma klasę container. No i w tym momencie możemy oczywiście uruchomić stronę i sprawdzić, jak nasze błędy się pojawiają. Bynajmniej w stronie 404. Po uruchomieniu strony mamy standardowo. Tym razem już widzimy, że w naszej głównej witrynie również pojawiła się zakładka ze stroną główną. Natomiast gdybym teraz popełnił błąd i zamiast user, napisał przykładowo use i wywołał, no to zobaczymy już błąd 404, ale w naszej wersji znaleziono strony. Więc jak widać działa to w sposób prawidłowy. Ja wysprzątałem troszeczkę naszą stronę, więc, żeby mieć poprawnie rozwiązaną kwestię poprawności tworzenia stron, przeniosłem tylko Base HTML do katalogu Bootstrap, tam po prostu. Powinno się przetrzymywać pliki odpowiedzialne za dodatkowe komunikacje w naszej aplikacji, jak na przykład wszelkiego rodzaju JS lub właśnie takie bootstrapowe dodatki. Więc wszystko na chwilę obecną jest poprawne i działa jak należy. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji, w której zobaczymy, jak działają pliki statyczne.